Czołem ludziska! Z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Celeste, odcinek 20, finał za nami, ale przed nami jeszcze tajemnicza lokacja. A zaczynam z tego oto ekranu, ponieważ zobaczcie, że nasz bilet, bo wygląda trochę w ogóle jak bilet, żeby było śmieszniej. Właśnie nigdy nie ogarniałem, nie zastanawiałem się, co to w ogóle jest. Czy to jest jakaś, czy to właśnie jest bilet? No nie, to nie jest jakaś pocztówka, ale tak jakbyśmy zbierali jakieś naklejki czy coś w tym stylu. I zobaczcie, mamy zieloną naklejkę ze szczytem. Znaczy, że przeszliśmy grę. Pierwszą taką nalepkę. Wiem, że tych nalepek można zebrać więcej, co jest ciekawe. No ale, tak chciałem zwrócić na to uwagę. Dzisiaj kontynuujemy dalej. Kontynuujemy ogólnie naszą podróż i zobaczymy, co siedzi tutaj w samym jądrze, w samym sercu może tej góry. Ale jeszcze na początek wrzucam fanart, żebym potem nie zapomniał. Od Zosi dziękuję bardzo, wielka piona za fanarcik. Choć przyznam szczerze, trochę włosy wyglądają jakby były z balonu, albo ten balon byłby jeszcze naładowany wodą, albo jakieś takie parówki. Tak trochę śmiesznie te włosy wyglądają, ale ogólnie bardzo, bardzo fajne, więc propsuję mocno. Oczywiście dalej zbieram wasze fanarty, gdybyście chcieli jeszcze je wrzucać, bo z tego co wy mówiliście, to jeszcze w tym miejscu, w tym chapterze 8, trochę czasu spędzę, zanim to przejdę. Rok później. O, moi drodzy, taki trochę epilog. Rok później. No proszę bardzo, wróciliśmy rok później. I znowu mamy możliwość robienia double dasha. I jest też babcia. Hey there, kiddo! Nice to see you again! Here is the cave I told you about on the phone. Follow me. A, czy rozmawiali przez telefon i znaleźliśmy, proszę bardzo, jakąś jaskinię. Cześć ptaku. Ten ptak tu często też się pojawia, nie? Jest takim elementem charakterystycznym. Zaraz już przetestowałem, czy nie ma czegoś z drugiej strony. No faktycznie jakaś jaskinia. A właśnie, wiecie co jest najciekawsze? Jak babcia sobie poradziła? Może ona też ma jakieś supermoce? Jakby uzyskane... O, co jest? Czy ja... Zobaczcie, jaka zmiana! Jak to możliwe? Co powoduje, że regeneruje mi się dasz? Widzieliście? W tym miejscu jakbyśmy potrzebowali trochę czasu? Patrzcie, nawet zresetowanie nie powoduje... Musimy dopiero używać tych elementów, dopiero tutaj zresetowanie pomaga jakby w ogóle, znaczy, no, zbieranie rąbów resetuje nam włosy. Wow! No to już jest nowa mechanika, której nie znaliśmy wcześniej, prawda? Przechodzenie pomiędzy pomieszczeniami resetuje, faktycznie, okej. Tajemnicze miejsce, podoba mi się, serduszko widzę wielkie. What is in this place? This passage leads to the center of the mountain. You said you wanted to come back and explore deeper. Doesn't get any deeper than this. Be careful though. When you get this close to the heart of the mountain, its power will start affecting you differently. Yeah, I already noticed some of that. Good luck in there. Okay, fajnie. Znaczy ogólnie podoba mi się, tak? Zamysł. Ale faktycznie ciężko zresetować. Trzeba wychodzić z lokacji i wchodzić z powrotem do lokacji, żeby się resetowało. Coś to nam powie. Where is that other part of you? I don't know. I expected her to show up by now. Maybe I've changed and she's not part of me anymore. Or maybe you've grown together. Maybe it's not so easy for the mountain to separate you now. I'd wager she's still with you in some form. I'd like that theory better. I still wish I could talk to her though. Czyli nie możemy pogadać z Łopocką. Ona jakoś tak... Znaczy widzieliście zresztą. Na pewno Ewa napisy dodała, za co propsuje. Tak w ogóle, wielkie propsy za dodawanie napisów przez całą serię, Ewo. Wiesz, że ja cię propsuję za każdym razem, ale teraz jeszcze tak chciałem uwypuklić ten fakt, że przy każdym odcinku zawsze na czas napisy były, więc naprawdę dzięki piękne. Do you keep in touch with Theo? Yeah, he spent the summer in Vancouver. We got to spend some quality time together. What's he up to these days? He's back in California with his family now. He wants to be around while his sister finishes law school. It sounds pretty intense, but he wants to be there to support her. He seems like a nice young man. No właśnie, czyli wiemy, że zrobi Theo.
Szkoda, spodziewałem się, że może jeszcze to jakoś przybędzie. Czekam na jakiś sequel czy jakiś inny spin-off tej gry właśnie Sopocka plus CEO. Ja tu widzę, kurczę, koopa. Ja tu widzę grę w koopie. Kurczę, jakby to było fajnie. Tak zadziałać. It's been a while. How you've been? Oh, same old, same old. No się śmieje. And in my case, that's pretty old. I'm not getting any younger, that's for sure. Some days just keeping the lights on can take all my energy. The mountain still keeps me sharp, though. I'm not ready to give up the ghost anytime soon. I'd expect no less from you. Take care of yourself. Fajnie było pogadać sobie. Znaczy, gdybyśmy na przykład wrócili właśnie rzeczywiście... Wiecie, co było fajne? Wrócić do tej gry właśnie po roku, tak? I po roku sprawdzić, jak to jest. No ale dobra. W ogóle, czy mi się wydaje, że mam teraz... Przez chwilę wydawało mi się, że mam tylko jeden dash, ale może to wynikać z faktu, że może im głębiej tym jeden dash? Nie no. Mam nadzieję, że nie. O! Rozumiecie, o co chodzi? Do tej góry nie dostalibyśmy się, gdybyśmy nie mieli serduszka. Te niebieskie serca, które zbieraliśmy, czyli im więcej zbierzemy serc, tym dalej będziemy mogli się dostać. Czyli po pewnym miejscu... Wow, ale tu gorąco. Coś czuję, że po pewnym miejscu będziemy musieli i tak wrócić i zebrać jeszcze to jedno serce. Więc i tak będziemy robić, moi drodzy... przynajmniej wierzę w to, że będziemy tak robić. Będziemy jeszcze, moi drodzy, robić na pewno streama. Tak? Będziemy robić streama i na tym streamie na pewno postaramy się zebrać te serduszko, które nam brakowało. Którego nam brakowało? Okej. Okay. To może być ciekawie. Wow. Ależ tu gorąco. Ej, fajnie. Czy tu można zbierać truskawki? To jest moje największe pytanie. Najważniejsze pytanie. Co tu się dzieje w ogóle? Wow. Okej. Okay. Szczególnie fajnie. Ach, dobra. To chyba trzeba zrobić te dwa dasze. Chociaż tutaj widzę, że jest... O właśnie. A no właśnie. Tak jakbyśmy mieli zostawić sobie, czekać. Może chodzi o to, że tu trzeba zrobić tak? Tak? O! I tak. Mniej więcej. Czekajcie. Ło! Chciałem użyć triku, ale w sumie... No nie. Jest problem. Ale czy on mi... Czekajcie, czy on mi... Czy tamto miejsce zwraca mi chociaż jeden dash, czy mi nie zwraca jednego dasha? Zaraz zobaczymy. Jeszcze raz. O, właśnie. No dobra, tu jest spoko. Ale problemem jest to, że nie mam już daszy. Zmarnowały się! I co teraz? Okay, czy on mnie wybija do góry w ogóle, ogólnie? Tak, widzicie, wybija mnie do góry. A czy może odbić mnie na przykład w prawo? Aaaa! To odbija w kierunki. Dobrze. Rozumiem. Jestem ciekaw, czy tu jakieś są sekrety poukrywane. Coś mi się wydaje, że raczej tutaj chyba truskawek nie uświadczymy. Przecież truskawki były potrzebne do tortu. Tak a propos, to daliście mi wskazówkę taką, że, co może być też ciekawostką dla was, że w zależności od zebranych truskawek inaczej wygląda cały ten ending. Czyli im więcej truskawek zebraliśmy... O kurczę, może być problem. Im więcej truskawek zebraliśmy, tym lepsze ciasto i tym szczęśliwsi są wszyscy tam ci nasi przyjaciele, można powiedzieć, tak? Także, no właśnie, jestem ciekaw, co by się stało, gdybyśmy jeszcze raz zrobili tę grę, co pewnie przetestujemy i pójdziemy tam ze wszystkimi zebranymi truskawkami. O! Chyba musimy dostać się na górę. Tylko... A przepraszam bardzo! Cofam! Co my tu mamy? Truskawkę! Czyli jednak są truskawki tutaj. Haha! No dobra, cofam. A zatem są sekrety, są truskawki do zbierania. Okej, okay, to już się wyjaśniło. Dość szybko, ale teraz pytanie brzmi... No właśnie, czy jestem w stanie trafić? To musiało być perfekcyjne. Tutaj dużo śmierci mogę sobie nabić, próbując to zrobić. Właśnie jestem ciekawy, czy jesteśmy w stanie... Wiecie co, mam wrażenie, że jak pójdziemy na lewo i na prawo, to może te pierścienie się zmienią. Co to jest za rzecz? Ło, to mnie bije. Okej, to mnie zabija. Tyle mogę powiedzieć. Ale to w sumie nie mam pojęcia... Nie mam pojęcia, jakie jest jego zadanie. Tak samo z daszem, jak i bez dasza. Dobra, nie wiem, co tu zrobić jeszcze.
Ciekawe miejsce. Ciekawe miejsce. Bardzo podoba mi się tutaj. O, tu też trzeba dobrze wymierzyć. W takim wypadku. Okej. Myślałem, że dam radę. Znaczy, to w ogóle teraz zrobię jakąś fatalną rzecz. Jeszcze raz. Czy w ogóle jestem ciekawy, czy ja tutaj, wiecie co, a spróbujmy to zrobić bez straty dasha. No właśnie, to... Jestem ciekaw, czy to się w ogóle da. Znaczy, to powinno się dać. Tylko na przykład trzeba dobrze trafić. Wydaje mi się, że to bez dasha zrobimy. Albo ruszam od razu. Albo muszę chwilę poczekać jednak. Dobra, poczekajmy sekundę. Sekundę, ułamek sekundy. Kurczę, może jednak dłużej. O, da się. Dobra, da się bez dasha. Teraz pytanie, czy na przykład... A teraz dobre pytanie jest takie, czy ja uda mi się tutaj. Ja tu nie mam za bardzo ruchu. No właśnie. Choć w sumie to zrobienie tutaj dasha chyba nie boli. Bo w sumie wiecie, jak jest łatwiej? Zrobić tutaj dasha, o. O właśnie. A ja kombinuję, tutaj można było prościej. No pewnie da się tam wrócić. Nawet trzeba może będzie wrócić. Co my tu mamy? A, dobra. Tam trzeba wskoczyć. Piknie. O! Puściłem szczałkę i mnie wykopyrdło. Dobra. Wow, 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 wow! A, bo to od razu wywala mnie. To mnie od razu wywala, to sam bardzo trzeba tam uważać. O! Tego się nie spodziewałem. Ciekawe, czy oni coś poukrywali rzeczywiście w tych dziurwach, bo to takie jest w sumie sprytne miejsce. O kurczę. Dobra, tutaj muszę... Widzę, że to mogę wrócić. Odkryłem, że mogę też pod kątem zostać wyrzuconym, jak się dobrze złapię, także to może być... Kurczę, to może być istotne. Okej. Ojoj. No to tutaj najłatwiej było nie zginąć, ale jakoś tak. Powiem szczerze, no nie wyszło. Okej. Sru. Opsa. Dobra, jest. Tylko, wiecie co? Najbardziej boli mnie fakt, że ja cały czas idę w prawo. Ewidentnie to... Wydaje mi się, że to ewidentnie zrobione tak, żebyśmy mogli wrócić, ale z drugiej strony, kurczę. Oj. No właśnie, może tu nie muszę skakać. Tylko jakoś odpowiednio po prostu się tutaj wybić. Się nie wiem w sumie, jak to ogarnąć, ale zaraz coś wymyślimy. No właśnie, trzeba uważać. Coś czujesz, będziemy i tak wracać. Kurczę! To jest proste, w ogóle jeszcze dasze nie używam też w ogóle. Tylko to czasami mnie potrafi ześliznąć, a w ogóle to jest jakoś... No to bez sensu. Jakoś nie umiem tego wyczuć jeszcze. Jak widzicie zresztą. Kurczę! No właśnie, bo albo idę mocno, albo mnie mocno wyrzuca w prawo, albo mnie praktycznie nie wyrzuca w ogóle. Aha, świetnie. Super! Ej, to naprawdę nie wygląda na trudne. Sopocka. No, udało się, mimo że już nie było daszy. Okej. Kolejne przejście magmowe. To jest w sumie ciekawe miejsce, ale rozumiem, że coś takiego... No, spodziewałem się naprawdę, że... Wiecie, że to wystrzeli. Teraz wystrzeliło. A czemu wtedy nie wystrzeliło? Wow! Wow! Jak w portalu niemalże. Zobaczcie, robimy sobie wersję ognistą, lawową i zamrożoną, ale mega. Całe Celeste. Kiedy myślisz, że gra już nie macie czym zaskoczyć, już chyba ci zaprezentowała wszystkie mechaniki, nagle trafiamy na miejsce zwane... A i teraz mogę się od tego odbijać, ale mega. Na miejsce zwane jądrem ziemi. Jądrem góry może bardziej. Wow. Ale wymyślili. No nie, no jestem pod wrażeniem. No jak to nie może... Jakim cudem to ma nie być gra roku, no? Nie ma opcji. Muszę to sprawdzić. Tutaj są truskawki. Bardzo, ale to bardzo rzadko można je spotkać. Ale są. I chyba się trochę ślizgam. Czy nie? I zobaczcie. O. Tak, skończyły mi się dasze. Żeby było ciekawej, to tutaj muszę... To teraz te nie jeżdżą. Teraz są w ogóle lodowymi... takimi ścianami. Ciekawostka.
Aha, i teraz se przeszliśmy, kiedy wszystko jest zamrożone, rozumiem. No to rozumiem, jak zdobyć tamtą gwiazdkę teraz, tamtą truskawkę. My wracamy rzeczywiście po tym samym terenie, tylko że ten sam teren teraz jest zamrożony. Zupełnie inaczej... Ach, prawie się udało. Zupełnie inaczej teraz musimy podejść do tej samej planszy. Aha. A tam jest śmierdzi. Tam nas czeka śmierdzi. Oj, ale tu ślisko jest. Naprawdę jest ślisko. Robienie daszy jest trochę niebezpieczne, ale okej, udało się. Dobra, resetujemy. Fajne! No niby to samo, muzyka też jest inna. No niby kurczę to samo, a jednak nie. Pięknie. Pięknie. No idziemy jak burza. Super pomysł. Oj! Aha. O, tutaj to trzeba pomyśleć, co zrobić. Coś takiego zrobimy. Bum, hops, chlup. Ale no to tutaj pomysł jest niesamowity. No to teraz będzie nam łatwiej tam wejść, tylko oczywiście jeszcze chciałbym zobaczyć. A i patrzcie, my tutaj... Ej. Ale kiedyś to... Od tego się odbiliśmy, no właśnie. Oj. Aha, tylko pytanie jak wrócić. Chyba potrzebujemy mieć jeden dash. Tak, musimy wykombinować to tak, żeby mieć jeden dash na powrót. No, coś w tym stylu. Tylko kurczę, trzeba dobrze trafić, czyli może jednak poczekać tę chwilę, bo wiemy, że tutaj czasowo może być średnio. Troszeczkę poczekać, zanim się odbijemy. Kurczę, poczekałem trochę, no. Trochę bardziej poczekamy. Okej. No nie, tutaj trzeba coś wykombinować jeszcze tak, żeby móc tu wrócić. To może być trudne do osiągnięcia, kurczę. Dobra, spróbujmy z biegu. No nie. Ja spróbuję teraz inaczej. Spróbuję zachować sobie jednego dasza właśnie po to. Widzicie, to jest inny sposób. Zachować dasza, bo tu mogę spokojnie sobie wskoczyć. Bum! O, i teraz jeden dasz może wejść. Gdybym trafił na tamto, to może akurat w ten sposób jesteśmy na to przejść. Czyli trzeba trochę wykombinać. O dziwo! Nie wiem, jak to się stało, ale mój mózg podpowiedział mi ułatwienie. To się nie zdarza! Wow! Mamy kolejną truskawkę w tak ciężkich warunkach zdobytą. To się nie zdarza, że mózg podpowiada mi łatwiejsze rozwiązanie. Ja bym chyba do końca próbował zrobić to the hard way. A tu proszę. No to teraz trzeba wykombinać, jak tutaj wskoczyć. Znaczy, to oczywiście wiemy, jak to zrobić. Trzeba się tylko dobrze zmieścić. W dobrym miejscu. Dobrze skoczyć. I to jest... To jest jak najbardziej do zrobienia, tylko no właśnie. W ogóle zobaczcie, że teraz przejście... Wow! Jest! Zobaczcie, że teraz przejście, jak giniemy, jest zaznaczone kolorem... jest zaznaczone kształtem serca. A i teraz musimy sami zdecydować, co chcemy wziąć. Ale coś czuję, że to jest to. Zdecydowanie. Tak. Ojoj! O, jak mnie wywaliło! Dobra. Ujak! Dobra! Moi drodzy, Ultra Instynkt tutaj zaszedł. Nie wiem, czy po drodze czegoś nie pominąłem, bo tak szybko poszło, że o ran. A tu nie mogę? Chyba nie. No dobra, to teraz coś w stylu... Okej. O kurcze. Aha, i tam trzeba będzie... Dobra. Nie zdążyłem, ale dobrze, można było spaść, próbować jeszcze raz. Dobra. Włączamy mróz. Dziadek mróz. Aha. No przez przypadek tu spadłem w sumie. Dobra. Czy teraz to jest jakby... Mieliśmy do czynienia z dwustronnym włączeniem i wyłączeniem. Teraz mamy jednostronny. Tak musieliśmy tu spać, bo nie miałem już daszy, dlatego się wszystko mi popsuło w głowie. Bo nie było dasza. Źle. Spróbuj tu wskoczyć bez dasza. Mogę? Czy muszę używać dasza? Zaraz sprawdzimy. Nie muszę. A może i muszę? Dobra, spróbujmy. Może to wystarczy. O kurczę, a może nie? Może jednak muszę to zrobić... O nie! Kurczaczki. Może jednak muszę to zrobić bez dasza. Wiecie dlaczego? Bo znowu dasza nie miałem. Dlatego. A może od razu trzeba? Czy
Czekajcie, bo może ja tutaj niepotrzebnie spadam, może od razu trzeba wskoczyć, tak. Wydaje mi się tutaj... Trudniej będzie teraz. Zdecydowanie teraz trudniej. Wydaje mi się, że to trzeba włączyć. Ojoj. I spróbować skoczyć tam na górę. Jeszcze mnie spaliło. I od razu spadając, niczym zając, o tutaj, spróbować się tam dostać. Tylko nie wiem, czy to jest akurat realne. Biorąc pod uwagę fakt, że nie mam żadnego dasza. Wiecie co, jeszcze spróbuję tej metody, że... A może tutaj właśnie na górę, czekajcie, może to nie jest głupie. Kurczę! Chciałem sprawdzić tam wejść, dobra. Będziemy testować dwie opcje, jak będę spadał, to będę testował pierwszą, a jak będę nie spadał, to będę testował drugą. Bums! No właśnie, tak mi się wydaje coś, że chyba bez dasza będzie tu ciężko. A jednak! Patrzcie, prawie się udało. Gdybym dobrze tam doskoczył, tylko pytanie, czy jestem w stanie tam dobrze doskoczyć. Spróbujmy jeszcze raz zrobić to w ten sposób. Czyli hops i na górę śmigamy. Właśnie, tylko aha! Wszystkim to może sobie zresetuje dasze. To moim zdaniem powinno dać radę. Tylko, że no niestety jakby nie trafiam na kulki. Bums, bums, slash, masz, kurczę! Już było wszystko praktycznie perfekcyjnie wymierzone. Ale skończyło się jak zawsze. Także da się, tak? To już jest obczajone. Rzeczywiście ten sposób jest spoko. Znaczy, on dla mnie ma najwięcej sensu, bo robię teraz dasza tak, dasza tak i jest! Proszę bardzo. Dało się, dało się. Mamy save point. No właśnie, mamy save point, tu potem skończyć. Ale zobaczymy, co dalej będzie. Okej. Uhu! O, zmieniamy, a! W biegu zmieniamy, a, tylko właśnie, trzeba uważać, gdzie się dasze robi. I gdzie dasza trzeba zrobić, a gdzie nie trzeba robić, no właśnie. To jest teraz najważniejszy aspekt tych zagadek, ale w ogóle tak, no tak, poszedłem sobie w prawo, a tak, zastanawiam się, czy tu czegoś nie ma, ale chyba nie. Czy są tu w ogóle do tej pory znaleźliśmy jedną truskawkę. Jedną. Tylko zastanawiam się, ile ich tutaj jest. Ach! Tu musiałem jednego dasza zrobić. Nie wiem, czy będę tego żałował, czy nie. A, tu będziemy wracać. Dobra. Okej. Oż ty. O kurde. Mam nadzieję, że to jest dobrze doprecyzowane wszystko. Czy w sensie, że... Że to jest wszystko... Zrobione jak trzeba, a potem będziemy musieli odbijać się od tych kulek. Aha. Żeby było ciekawe, to ja na końcu potem już nie mam ruchu. Czy gdybym jakoś spadł dobrze, to jeszcze mógłbym, wiecie co? Może jakoś by się to jeszcze udało, a jednym daszem się nie da. Niestety. Jakoś to może by się udało zrobić. Bums, bums. No właśnie, to niestety bardzo mało mi odbija. A czy ja mogę? Nie sprawdzam tego. Czy ja od tej kulki mogę jeszcze, jakbym to zsynchronizował z moim skokiem, to czy mogę od lodowej kulki odbić się wyżej? Czy niekoniecznie? To jest też dobre pytanie. Bum, 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 bum. Dam radę, dam radę. Oż, kurczę, zabrakło tak niewiele. Tak niewiele. A teraz zastanawiam się, czy tutaj jest sekret? Jak uda nam się zmienić kolor, czy tam jest sekret? Dobre pytanie, nie mam pojęcia właśnie. Gdzie jest sekret ukryty? Wydaje mi się, że ciężej dostać się tutaj, więc może to tutaj. Dawaj, 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 jest! No i teraz pytanie, czy to jest miejsce z sekretem? Ciężko powiedzieć w ogóle, co tu się dzieje? Wydaje mi się, że jednak miejsce sekretne jest po drugiej stronie. Więc wiecie co, ja zanim będę szedł w prawo, to sprawdzę to po lewej stronie. Teraz akurat mam zapas daszy, więc w razie jakichś problemów, które już teraz są, to może uda mi się, wiecie co? Ja postaram się tam wrócić. Bo wiecie, tam jeszcze zdobędę, tylko teraz mam długą drogę, żeby tam powrócić, więc zastanawiam się... Aha. Dobra, 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 jest! Udało się. Okej, tutaj mamy wejście. Czy tu jest truskawka? Może jest. Ciężko powiedzieć. Tak, moi drodzy, jest truskaweczka. Aha, tylko wiadomo, że dasza muszę zostawić na złapanie truskawki, więc to jest jeden dasz tutaj
i koniec. I drugi dasz, żeby tam się dostać. Tak muszę to... Tak to muszę wyliczyć. Na szczęście jak spadam tutaj, mam trochę czasu. Ach. One szybko się regenerują, więc nawet... O, no już błąd, tak? Trzeba dobrze spaść na tą trzecią. Na tę trzecią. Tę, nie tą, przypominam. O! O właśnie! Tu i tu zrobić dasza. A potem, czy ja mogę robić wall jumpy od lodu? Ej, sprawdźmy to, wiecie co? Bo coś czuję, że wiecie co? Tutaj, nie! Chyba zobaczyłem, jaki jest problem. Patrzcie, tu mam specjalnie, o właśnie. I tutaj jest chyba oszczędzanie dasza. Tak! Żebym miał ich aż dwa na łapanie truskawki. Znaczy, coś czuję, że oni tu po prostu twórcy pomyśleli o dwóch sposobach przejścia. Może dasz pierwszy tu się da, ale można też oszczędzić dasza tutaj. Wolę jednak oszczędzać dasze. Żeby, ale nie oszczędzam lamp, tak? No to sami widzicie. Jedno albo drugie. Kurczę. Znaczy wiecie, bo to jeszcze trzeba wrócić, tak? Więc wydaje mi się, że jeżeli tu trzeba jeszcze wrócić... Zdobycie... No właśnie, co jest najgorsze? Zdobycie truskawki to jest połowa drogi. Potem trzeba jeszcze wrócić. Dobra. I teraz co? Tu skok. Ciężko tutaj wskoczyć dobrze. Dobra, mam truskawkę. To teraz pytanie, co teraz? Odbijam się tutaj miło. Fajnie jest. Najtrudniejszy moment teraz jest w sumie. Bo musimy dobrze się odbić i jeszcze wrócić z tą truskawką. O matko. Dawaj, Staszek! Dawaj! Dasz radę! No sądzę, że tutaj pocisnęliśmy mocno na badasie. Znaczy tu nie ma jakiejś jakby ukrytej truskawki między truskawkami, ale dobrze. Czy jednak tutaj był sekret? Mamy drugą truskawkę. Nie wiem, ile tych truskawek jest tutaj łącznie. Ale teraz wracam. Ja nie będę pokazywał, jak tu się męczę, bo to patrzcie. Tutaj przelecimy, o proszę bardzo, jak boss z Campinosu. O, mam jeszcze jeden dash. A, nawet mu pokazałem. A co? Prosto poszło. Tylko teraz co tutaj? Dobre pytanie. Wow! 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 Kurczę! Myślałem, że... A, jest truskawka. Myślałem, że polecę na jakimś, kurczę, instynkcie. A to prawie się udało w sumie. No, prawie instynkt poszedł. Tu wszystko jest tak zrobione, że to da się na instynkcie polecieć. Tak, tylko tu trzeba jednak spokojniej. Dobra, czyli co? Tutaj mamy boom. Możemy użyć dasha, to nie przeszkadza. Boom. Boing. Sru. O! O! O kurcze. Co oni tam wymyślili? Aha. Czyli tutaj musiałbym wylądować bez... No i teraz mam dylemat. Tutaj mogę iść dalej, a tutaj mam truskawkę. No i co zrobię? No chcę truskawkę zdobyć. Muszę tak dobrze tam spaść, żeby nie użyć tam dasza. Znaczy ja rozumiem, co tam trzeba zrobić. Wow, nawet za bardzo się odbiłem. Proszę bardzo, zbyt precyzyjny skok to był. Zbyt mierzony nawet bym powiedział. A, no tak, świetnie. Może tu nie trzeba właśnie. Chodzi o to, że tutaj, kurczę, może nie trzeba naciskać dasza. W sensie, zastanawiam się, jak to zrobić cały czas. Bo tu mogę zrobić tak. Może nie muszę naciskać, tylko jak nie nacisnę, to mnie to nie wywali. Nie mam tutaj możliwości wyrzucania się w górę, jeżeli nie zmienię tutaj na lawę, tak? Zastanawiam się, jak zdobyć jednak to często serce. Tam potrzebuję jakiegoś dodatkowego, bonusowego dasza, kurczę, no. Dobra, moi drodzy, zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Oszczędzanie daszy. Jednego dasza można oszczędzić jeszcze tutaj, tylko muszę wam to oczywiście w dobrym momencie pokazać. Oszczędzić dasza można też tu, czyli tutaj, odbić się na... Kurczę, tak bardzo chcę wam pokazać, teraz mi tego nie wychodzi. Standardowo jak się gada, to wiadomo, że idzie ciężej. Tu na brzegu. Czemu mnie wywaliło tak pod kątem? Może tylko, że właśnie stałem z brzegu. No chodzi o to, żeby tutaj wyskoczyć w górę. Aj, tu miałem robić, właśnie tu miałem nie robić dasza. Tu się da wyskoczyć i złapać to dziadostwo bez dasza, przez co... Tylko widać, jak staję na bok, w zależności od tego, gdzie stanę na tym postumencie, to tam mnie wywala. Jak stanę na środku, to dostanę, wywali mnie do góry. Tylko muszę tam, kurczę, zahaczyć o to bez dasza. Wtedy mam jednego dasza więcej do działania. I nie wiem, czy to przypadkiem się nie odbije właśnie pozytywnie. Tu robię dasza zazwyczaj, nie? I tu robię dasza. Więc tu już muszę liczyć, że znowu mnie odbije. Jak odbije mnie wystarczająco wysoko, to rzeczywiście da to radę. No ale... O! O to mi chodziło. Tu mam jednego dasza więcej, przez co mogę tu w ogóle dolecieć. Tylko, że i tak muszę użyć jednego dasza, żeby tam się odbić.
I muszę w locie, ło, to ciekawe wyszło, muszę w locie tam jeszcze zrobić taki manewr. No właśnie, to jest ciężkie. To jest, kurczę, ciężkie do zrobienia. Żeby jeszcze tam tę truskawkę zdobyć. Cały czas zastanawiam się, jak to tam ogarnąć. Moi drodzy, właśnie znalazłem jeszcze jeden sposób. Jeszcze jeden sposób, którego wcześniej nie badałem. Mianowicie... zaraz wam pokażę jak. O! Widzieliście? To jest nowy sposób. Tylko, że dokładnie daje mi ten sam efekt. Daje mi ten sam efekt, ale to też... To też jest jakiś... Już odkryłem chyba trzy sposoby, jak tam dojść. Łącznie. Through. A potem trzeba się odbić z daszem na tej górnej kropce, która też mocno, mocno wywala. Dobra, moi drodzy. Czy się uda? I teraz tak! Jest! Menda! Ja pitole! Na zegarku jest 47 minut. 47 minut. Zobaczycie, ile trwa ten odcinek. Ja już chcę do checkpointa. Ja już chcę to skończyć. Ja już muszę skończyć! Mój czas na nagrywanie właśnie dobiegł końca. Ileż ja czasu spędziłem na tym glucie. Ale masakra, naprawdę. I teraz nie wiem, co tu zrobić, ale tutaj chyba też są jakieś takie... No właśnie, dzikie przejścia, gdzie można stracić trochę grunt pod nogami, jak się źle wbije na przykład, tak? Masakra, a może dołem? Może jakoś tutaj poczekać? Spróbować przejść niżej? Nie, niżej chyba jeszcze jest gorzej. Wow! O, mam dasze. Trzeba pamiętać, oni tutaj, właśnie najlepsze jest to, że oni tutaj rozstawili trochę pomocników w postaci daszy. Czyli ja muszę zacząć go jednak używać tylko sprytnie. O, teraz już nie mam daszy, tak? A teraz by się przydał. Także trzeba dobrze, umiejętnie rozdysponować daszem i będzie dobrze. Widzicie ten sekret? Widzicie ten sekret? Próbuję się do niego właśnie dostać! Tylko nie wiem, czy mi się uda. Kurczę, no tutaj jak nic jest przejść do sekretu. Tylko teraz jak to ogarnąć, żeby tam się wbić idealnie? Tutaj kombinuję coś, w różny sposób daszy używam. Czasami na w dziki sposób. A staram się znaleźć idealny sposób właśnie na przejście tych dziadostw. I w sumie coś tam udaje mi się... Co jakiś czas znaleźć, tylko teraz bym bliznął, chociaż tego rąba byłoby łatwiej. Ale na farcie jadę teraz! Ale jadę na farcie! Wow! Gdybym wjechał tam na górę, mając ten fart, już bym odkrył tutaj za sekret. Ja się zastanawiam, czy tam jest wyjście, czy tam jest sekret, bo tu już naprawdę można, o widzicie, rozumieć to na różny sposób. Właśnie tutaj znalazłem takie ładną szczelinkę, nie zawsze mi się udaje tak ładnie tutaj wlecieć. Czasami właśnie tutaj wywala. A potem to już nie ma sensu i trzeba wrócić. Kurczę, te poziomy są coraz bardziej... A teraz jak... Znaczy, w sumie zapominam jednej rzeczy. Nie zapominam. To jest odcinek, który muszę skończyć na checkpointie, bo inaczej nie będę mógł robić... Czekajcie. I... Dobra! Udało się. Tylko, że to chyba nie był sekret. To chyba było trzeba w ogóle tutaj wylądować. Tak coś czuję. Że nie będę mógł zrobić Seaside'a. Ha, a tu jest powrót. To jest ciekawe. Tam jest powrót. A tutaj mamy... Co to jest to? To mnie zabija. Okej. O nie. Wiecie co? No to mi wygląda jak... Nie mam pojęcia. Trochę wygląda, jakbym tutaj miał... No właśnie, to już mi się skończyły, żeby było ciekawiej, to dasze. To wygląda trochę, jakbym... Coś muszę znowu cofnąć? Cofnąć się tylko po to, żeby móc to przełączyć. Chociaż z drugiej strony, jakie mam to przełączyć? Znowu tam wrócę, a to nie jest do przełączenia. Halo? Co tu jest grane? Nie rozumiem tego miejsca. Dobra, już wiem, o co chodzi. Zanim wejdę tam na górę, to ja tu mam jeszcze jedno zadanie, tylko jak ja to mam zrobić? Tam jest przełącznik na magmę.
tam jest jeszcze przyłącznik na magmę. Zanim ja wejdę do góry, to ja muszę jeszcze ten przyłącznik na magmę włączyć. Kurczę, to jest... Przecież to jest jakieś... Mocno pokiełbaszone, wiecie co? Dobra, trudno, moi drodzy. Nie mam czasu, nie mogę się spieszyć, jak się spieszę, to niestety robię głupoty. Nie mam też już cierpliwości do tego poziomu, to jest strasznie trudne. Tam po prawej stronie, jak zobaczycie, pewnie widzieliście to podczas odcinka, tam po prawej stronie jest przełącznik z lodu na magmę. I po przełączeniu tamtego dziadostwa chyba trzeba potem wjechać do góry. Nie wiem, tu jest coś tak mega trudnego i skomplikowanego, że... O Jezus Maria. Ja wam mimo wszystko dziękuję. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Jeśli miałbym odpalać w tę sobotę streama z Celest, no to w sumie wychodzi na to, że powinienem dojść do checkpointa, żeby wracając z powrotem do tej gry tutaj, nie zaczynać od samego początku checkpointa, co może być straszne. Więc być może tę część przejdziemy na live'ie, więc zobaczycie osobę na live'ie. Ja wam dziękuję bardzo, wielka piona, i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!